Dzień dobry. Poproszono mnie, abym powiedziała trochę o tym, jak zacząć od siebie, więc będzie na początku o mnie. Jestem artystką, kuratorką. Od kilkunastu lat prowadzę galerię sztuki współczesnej i właściwie całe życie przebywam wśród osób twórczych, kreatywnych, wśród artystek i artystów. I myślę, że taką cechą charakterystyczną naszego zawodu, czy też sposobu życia jest cykliczność, praca w projektach. Praca od wydarzenia do wydarzenia, od wyzwania do wyzwania. Bardzo różnie realizujemy tą drogę. To jest namalowanie obrazu, nagranie nowej płyty, zrobienie cyklu fotografii, nagranie audycji, udział w jakimś festiwalu, organizacja wystawy itd., itd. I tak jest. Jest początek i jest koniec. Ja właśnie tak działam. Obieram sobie jakiś cel, który jest dla mnie pasjonujący i realizuję go całą sobą. Angażuję wszystkie swoje zasoby. Swój czas, energię, ale też wiedzę, doświadczenie, relacje, wykształcenie, ale często też energię i moje zdrowie. I potem jak można byłoby się spodziewać, że przy tak ogromnym zaangażowaniu i wysiłku i pasji może powinien nastąpić moment spełnienia, zadowolenia, szczęścia. Powinnam czuć się dobrze. Niestety często tak nie jest. Właściwie zazwyczaj tak nie jest. Dopada mnie smutek, chandra, rozczarowanie. Zaczynam wątpić we wszystko, to, co do tej pory zrobiłam, weryfikować to, czy to ma sens, czy ten projekt miał sens, ale w ogóle, czy to wszystko ma sens, czy w ogóle wybrałam dobrą drogę w życiu. No, nie jest to przyjemne, trwa zazwyczaj od kilku do kilkunastu godzin, a potem mija, zazwyczaj jak ręką odjął, a ja znów obieram nowy cel, znowu rzucam się w wir wydarzeń i z pasją realizuję coś nowego, niesamowitego. I tak raz za razem, tak od kilkunastu lat. I przyznaję się, że w pewnym momencie się już do tego przyzwyczaiłam, a nawet zaczynałam akceptować te trudne momenty i nawet za nimi troszeczkę tęsknić. I może wszystko byłoby dobrze, gdyby do tego jak bólu mojego umysłu i serca czy ducha nie dołączyło moje ciało. Typowa historia z TEDxu, czyli nagle zaczęłam chorować. Moje ciało było coraz słabsze, traciłam odporność i cyklicznie po każdym wydarzeniu, po każdym wernisażu, wystawie właściwie miałam zagwarantowane przeziębienie. I tak nagle okazało się, że w ciągu 5 miesięcy dostałam 11 razy zapalenie zatok. To zupełnie sparaliżowało moje życie zawodowe i osobiste. Wiedziałam, że muszę coś z tym zrobić i że nie poradzę sobie sama. Żyłam już wtedy na świecie ponad 30 lat i wiedziałam też, że dookoła jest mnie wiele wspaniałych osób, które doskonale wiedzą, co powinnam zrobić, co powinnam zmienić. Więc zaczęłam się zastanawiać, czy pójść na terapię, czy może powinnam iść do coacha, czy może powinnam iść do dobrego lekarza, ale czy do lekarza medycyny zachodniej, a może od medycyny wschodniej. Może potrzebny mi jest bardzo dobry trener fitness, a może powinnam zacząć uprawiać jogę albo medytację, a może spróbować, może dietetyczka, ale może spróbować czegoś bardziej niekonwencjonalnego, typu wróżka, astrolog, może jakiś szaman. Możliwości pełno. Ale wiedziałam też, że każda z tych osób swoje doświadczenie, swoją wiedzę opiera na jakimś systemie wartości. I ten system wartości niekoniecznie musiał być spójny z moim systemem wartości, a na dodatek te osoby, było takie niebezpieczeństwo, że zajmą się mną wybiórczo, fragmentarycznie. Na dodatek podejrzewałam, że gdybym poszła do kilku z nich, otrzymałabym być może sprzeczne informacje, informacje wykluczające się, rady wykluczające się. Jak wspomniałam, jestem artystką i pomyślałam, że po co wybierać, przecież mogę zrobić z tego kolejny projekt artystyczny i pójść do nich wszystkich i ich wszystkich zapytać, co zrobić, co zmienić, jak ulepszyć moje życie, jak walczyć z tym wypaleniem, jak to zlikwidować. Oczywiście typowo zwolniłam się z pracy na etat, którą bardzo lubiłam. Wzięłam urlop od galerii i napisałam projekt na stypendium. Otrzymałam to stypendium i otrzymałam rok na realizację mojego projektu, który zatytułowałam Syndrom Feniksa.
Udałam się do tych wszystkich mądrych ludzi, do tych specjalistów. Zapytałam, co zmienić. Bardzo szybko musiałam się skonfrontować z kilkoma moimi przekonaniami, które były bardziej lub mniej uświadomione. Po pierwsze z takim moim typowym, myślę, że zachodnioeuropejskim myśleniu o czasie. Czyli, że tu jest początek, tu jest koniec. Tu się rodzimy, tu umieramy, a pomiędzy wykonujemy jakąś drogę. Tak o sobie wtedy myślałam. Bardzo szybko wiele z tych osób przypomniało mi, że banał, ale że jestem częścią natury, że wszyscy jesteśmy częścią natury, a natura żyje cyklami. Że oczywiście jest początek, ale jest też środek i koniec. Że jest wiosna, lato, jesień, zima, a po każdej zimie zawsze następuje wiosna, na szczęście. I to jest też tak, że im bardziej i mocniej będę próbować wyrwać się z tej cykliczności, będę próbowała jej zaprzeczyć, tym mocniej ta natura się o mnie upomni. Zapuka do moich drzwi, tak jak zapukało moje ciało i powiedziało, momencik, teraz czas dla mnie. Następnym takim moim przekonaniem, które runęło bardzo szybko, to to, że sprawa dotyczy artystów, osób kreatywnych. Bardzo szybko powiedziano mi, że właściwie każdy człowiek na jakimś etapie swojego życia podejmuje wyzwania, angażuje się w coś wielkiego, w bardzo wielu sferach swojego życia i robi to z pasją. Więc pozwólcie, że mówiąc o artystach, artystkach, osobach twórczych, teraz mówię do was wszystkich. Przypomniano mi też, że właściwie od urodzenia mamy do dyspozycji niesamowity świat, bardzo bogaty. To jest świat mitów, legend i baśni. Świat, który pomaga nam w piękny sposób zrozumieć to, co się z nami dzieje i co się dzieje z otaczającym nas światem i możemy mniej lub bardziej wybiórczo z niego korzystać i przeglądać się w nim jak w lustrze. Zrozumiałam wtedy, że mój intuicyjny wybór Feniksa jako patrona mojego projektu był bardzo dobrym wyborem, jednak zrozumiałam, że nie znam tego mitu do końca, bo wszyscy wiemy, że Feniks, mityczny ptak, który raz na jakiś czas płonie, umiera w płomieniach po to, żeby odrodzić się z popiołów. Spektakularne, ale nigdy nie zastanawiałam się nad tym, co Feniks robi przez pozostałe 500 lat swojego życia. A to dosyć spory odcinek czasu. Więc mit o Feniksie okazał się mitem o życiu w pełni, o życiu, w którym kolejne etapy następują po sobie i pogodzeniu się z tym. Może być też mitem, który jest metaforą życia świadomego twórcy. Świadomy twórca powinien mieć świadomość, że wchodząc w okres twórczości, tworzenia, wchodzi w sytuację graniczną, opuszcza strefę komfortu i doświadcza czegoś nieznanego, zostawia codzienność i sprawdza, przekracza granice, doznaje niejednoznaczności, ryzykuje. Ryzykuje po to, żeby stworzyć właśnie coś nowego. I często nie są to momenty przyjemne i doświadczenia przyjemne. I po tym wszystkim następuje taki moment, że projekt się kończy, dzieło jest ukończone i rozstajemy się wtedy z czymś wielkim, z czymś bardzo ważnym. Wiele z osób, z którymi rozmawiałam, porównywało to do rozstania z bardzo bliską osobą, do rozpadu związku, czy też nawet do małej śmierci. Do małej śmierci, po której następuje mała żałoba. Musimy pogodzić się z tym, więc nie jest to dziwne, że czujemy smutek, rozżalenie, jakąś gorycz, a może nawet zazdrość. I wtedy właśnie mamy czas dla siebie i chyba nie powinniśmy czekać, aż organizm ten czas da nam, tak jak ja go dostałam. Możemy sami od siebie wziąć, schować się pod kocem, poczytać dobre książki, napić się, nie wiem, herbaty ziołowej i poużalać się nad sobą. Pomyśleć o tym, jak nam jest źle, że coś straciliśmy, bo przecież straciliśmy coś dużego. I w tym momencie być może pojawi się etap pustki. Również nie doceniałam tego momentu, wydawał mi się przerażający, a właśnie pustka jest tym momentem dla nas, kiedy odchodzi coś, co było, a robi się miejsce na to, co nadejdzie.
Nie wiem do końca, ile mamy czasu dla siebie, ponieważ wcześniej czy później zaczną do nas pukać nasi dłużnicy, wierzyciele, ponieważ odstawiliśmy przez ostatni czas dosyć sporo obszarów życia na boczny tor. I teraz do naszych drzwi zapukają i nasi bliscy, i urzędy, i inne projekty, ale także nasze zdrowie. I to od nas zależy, w jaki sposób to zrobią. Czy zaczną łomotać w nasze drzwi i nerwowo domagać się uwagi, czy też zapukają, zapytają, jak poszło i poproszą grzecznie wreszcie o czas dla siebie. Myślę, że w tym momencie możemy powoli zacząć myśleć o powrocie do działania. Wtedy możemy rozpocząć pracę nad kolejnymi etapami swojego życia. I na koniec jeszcze przytoczę przykład, który przewijał się wielokrotnie w moich spotkaniach, w moich rozmowach, czyli przykład wspinaczki na Mount Everest. Okazuje się podobno, że statystycznie o wiele, wiele więcej wypadków zdarza się podczas zejścia z Mount Everestu niż podczas wejścia na szczyt. Jest to związane z dystrybucją naszej właśnie energii i planowania. Ponieważ wchodząc na szczyt powinniśmy wiedzieć i pamiętać o tym, że również musimy z niego zejść i coś na dole na nas czeka. I jeżeli świadomie podejdziemy do całej tej drogi, to myślę, że mamy szansę przejść ją w miarę bezpiecznie, czego i Państwu i sobie życzę. Dziękuję.